Jak zaczynać kolejny odcinek Degradacji? To z przytupem dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Z tej strony Korneliusz Rzeźwicki, jesteśmy na kanale Nexion Games, a to jest oczywiście Degradacja Juventusu. Seria, przy której sprawdzamy najpierw obecność, zestawiając kciuka w górę, a teraz już wpadamy w wir tych wszystkich turyńskich perypetii piłkarskich. Zaczynając od informacji, że Juventus po 6 kolejkach w Serie A ma 2 zwycięstwa. Albo wygrywamy, albo przegrywamy. Te 2 zwycięstwa są dla nas, mam wrażenie, już nieocenione w kontekście dalszej perspektywy, bo widzimy, że Benevento nie radzi sobie kompletnie. Hellas Verona również, Lecce, no nie najlepiej. Nam udało się jakieś mecze zwyciężyć. Na papierze starcie z Napoli byłoby meczem podwyższonego ryzyka. W rzeczywistości jednak widzimy, że drużyna z Neapolu znajduje się nawet pod Juventusem w tabeli. I teraz pytanie. Jak wobec tego rozplanować te mecze? Jak wobec tego ustawić zarówno budżet, ale przede wszystkim to, jaki mecz chcielibyśmy rozegrać? Moi drodzy, wydaje mi się, że jednak wyjazd na stadion imienia Diego Armando Maradony jest bardzo kuszący. Tym bardziej, że istnieje realna szansa zgarnięcia tam punktów. Zatem zobaczymy, co powie trener Tomasz Kopawry na konferencji przedmeczowej. Gramy z Napoli. Wymęczone zwycięstwo ostatnie może nam dawać do myślenia, ale ja powiem tak, zwycięstwo to zwycięstwo i tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat. Czasami piłkarze spoglądają na mecz i nie czują presji, tak jakby stawka była znikoma. Jak zamierzacie zmotywować zespół, by przełożyć się do tego meczu? Każdy mecz jest równie ważny, ja powiem tak. Chłopcy sobie na to nie pozwolą, to są profesjonaliści. To są profesjonaliści i oni sobie nie pozwolą na jakiekolwiek lekceważenie. To nie tędy droga, absolutnie. I takie insynuacje ze strony dziennikarzy są poniżej jakiejkolwiek krytyki. Napoli jest zdecydowanie pod formą. Napoli jest zespołem, który na papierze jest oczywiście lepszy od nas na każdym możliwym, na każdej możliwej płaszczyźnie. Chociaż czy faktycznie wydaje mi się, że jednak nasz środek pola wygląda atrakcyjniej. Ale środek pola to nie wszystko, co już wielokrotnie mieliśmy okazję, o czym wielokrotnie mieliśmy się już okazję przekonać. Teraz jednak trzeba się skupić na zwycięstwie, trzeba się skupić na wygrywaniu. Mika Soysalo niestety coś jest nie w sosie przed tym starciem, a to dla mnie jest równoznaczne z wpuszczeniem tutaj Longo od pierwszej minuty. I moi drodzy, skoro jedziemy na stadion imienia Diego Armando Maradony, no to trzeba tutaj zagrać tak, jakby chciał to zobaczyć Diego Armando Maradona, albo właśnie nie, bo Diego Armando Maradona raczej by chciał, żeby ekipa z Neapolu tutaj zwyciężyła. My mamy jednak wobec tego inne plany. Moi mili, raz jeszcze przypomnę oczywiście o obowiązkowej łapce w górze, jeżeli chodzi o sprawdzanie obecności, a teraz chyba już przejdziemy bezpośrednio do tego spotkania. W rzeczywistości tutaj w FIFA jest to Stadion Olimpik, ale nie wygląda on aż tak źle. Napoli kontra Juventus. To jest swoją drogą fajne, że nawet jeżeli ta drużyna nie jest licencjonowana, to i tak jest tutaj nazwana Napoli. To łatwo, to wiele ułatwia. Z pewnością na PC-cie można jeszcze przecież wgrać mody, które natychmiast spowodowałyby, że pojawił się by tutaj herb Neapolu. Swoją drogą jestem ciekaw, czy kiedyś zdecydują się na zaimplementowanie takiej opcji Kanadyjczycy w swojej grze, tak jak ma to miejsce na przykład w PES-ie, gdzie wszystkie te braki licencyjne PES-a jesteśmy w stanie naprawić kilkoma kliknięciami w komputerze i podpięciem pendrive'a pod konsolę. Nie ma co czasu marnować. Czas skupić się na wygrywaniu, czas skupić się na tym meczu, moi drodzy. Z ogromną przyjemnością już was zapraszam na to widowisko. I tutaj widziałem, że bardzo zdecydowanie chciało Napoli ruszyć od razu, więc odpowiemy dokładnie tym samym. Guerra, świetnie rozprowadzona piłka, kapitalna wymiana z Longo i Longo znajduje tutaj Khaleda Munera na skrzydle, a nasz katarski skrzydłowy już wjechał w pole karne. Khaled Muner, strzał! Oj, to mogło zaskoczyć golkipera Napoli. Ale niestety Sorrentino nie znalazł drogi do siatki, a teraz Kwicza Kvaratskhelia, jego musimy tutaj jak najszybciej zatrzymać, bo Kwicza Kvaratskhelia to jest zawodnik niezwykle uzdolniony, Kvaradona, tak się o nim mówi i nie bez powodu, bo to jest po prostu piłkarz nadzwyczajny, takich się trafia raz na jakiś czas. A teraz Giovanni Giarofani, kapitalna interwencja, bardzo ważna interwencja. I o to chodzi, bo ten bramkarz też musi tutaj budować swoją pewność siebie z każdym spotkaniem. Politano, dogranie i niestety, moi drodzy, piłka odbija się od ręki Khaleda Munera. Tyle razy korzystaliśmy z takich odbić na naszą stronę. Niestety tym razem przyszła kryska na matyska. Bo to drużyna Napoli może z tego skorzystać. Ale trzeba jeszcze do tego pokonać Giovanniego Giarofaniego. Wybitna interwencja naszego bramkarza. Wyczekał tę piłkę. Chciał sobie dać możliwość interwencji w momencie, w którym futbolówka będzie już wiedział, w którą stronę futbolówka będzie zmierzać. I to była decyzja idealna. Zambo Anguissa popełnił fatalny błąd. Ten strzał był za słaby i moi mili,
W tym momencie to momentum, ta psychika z pewnością jest trochę nadszarpnięta po stronie gospodarzy. Nie możemy tego zmarnować. Politano na prawej stronie tym razem, Martinelli, to może się skończyć kartką. Tak też się stało, Tomas Martinelli ukarany żółtym kartonikiem. Piłkę spokojnie łapie Giovanni Giarofani, świetna interwencja. I zagrywamy od razu futbolówkę na dół, tutaj jest już obecny Khalid Mouner. Khalid Mouner cały czas ucieka na tym skrzydle, jest tutaj Martinelli, ale Politano odwdzięczył się pięknym za nadobne. Martinelli wcześniej brutalny faul na Politano i teraz Politano postanowił taką piłkarską uprzejmością odwdzięczyć się skrzydłowemu Napoli. Gatti, Martinelli, Khalid Mouner. Khalid Mouner, Guerra, może zbyt wolny był ten zwód. Trzeba było się zdecydować na nieco lepsze rozwiązanie albo wybór po prostu innego kierunku. Politano po raz kolejny będzie rywalizował z Tomasem Martinelli. Dośrodkowanie w pole karne, piłkę spokojnie wybija Koni de Winter. Khalid Mouner, z tego co widzę, to ten mecz na razie wygląda jak na takie widowisko akcja za akcja. Teraz Khalid Mouner ma piłkę na skrzydle. Co zrobi katarski skrzydłowy? Zagranie na przedpole, jeszcze to przedłuża do Guerry i będzie okazja do oddania strzału. Nie, ale teraz Khalid Mouner jest już w polu karnym. Khalid Mouner, Khalid Mouner! Znowu Sorrentino nie miał okazji do oddania strzału, a już plan był przygotowany z uderzeniem z voleja. Staramy się tutaj kapitanem Fagiolim asekurować zarówno środek pola. O, ależ tam się zrobiła luka na dole. Dlaczego Martinelli tak zgubił krycie? Nie rozumiem. Kwicza Kvaratskhelia. No na całe szczęście w FIFA nie dysponuje on, może dysponuje z pewnością takimi zdolnościami, ale nie korzysta z nich aż tak często jak w realnej piłce nożnej, tym jego dynamicznym przyspieszeniem, fenomenalnymi zwodami, przyjęciem piłki i po prostu techniką użytkową, której pozazdrościć mu może wielu zawodników. A teraz Khalid Mouner. Po raz kolejny będziemy szukać zejścia do środka. Otóż nie, Khalid Mouner. Guerra. Cały czas piłka po naszej stronie. Ale nie, nie ma mowy o jakimkolwiek nabiciu, nie ma mowy też o bramce. W pierwszych 45 minutach 0-0. Muszę przyznać, że stadion Diego Armando Maradona jest na razie dla nas dosyć łaskawy. Mieliśmy swoje szanse, chociaż nie bezpośrednio przez pryzmat strzałów, ale te wjazdy w pole karne Khalida Mounera musiały robić wrażenie na obrońcach Napoli, a teraz Sorrentino. Ale nie, no dlaczego przestałeś biec, Hassan? No dobrze, nie udało się za pierwszym razem, to teraz próbujemy powtórzyć ten sam numer. Hassan na drugą stronę, Hassan Longo, jeszcze raz! Dlaczego do Longo? Przecież wbiegał z drugiej strony, kompletnie z drugiego skrzydła. Nasz skrzydłowy strzał! Co za ekwilibrystyczne uderzenie Daniela Guerry. Nieprawdopodobne uderzenie. Aż za głowę się złapałem. Coś fenomenalnego. Sorrentino. Dośrodkowanie w pole karne, strzał głową. Niestety nie udało się piłki skierować do siatki. Sugerują nam tutaj już wprowadzenie Bianchiego w miejsce Khalida Mounera. Nie jest to zły pomysł. Na pewno na jakieś zmiany zaraz się zdecydujemy. Być może, chociaż Khalid Mouner jest naprawdę niezwykle aktywny w tym meczu. Lopez, Kessié. Kessié, przepraszam. To jest właśnie Kessié. Ujujujujuj, teraz sporo szczęścia po naszej stronie i oczywiście Kwicza. No dobrze, w takim wypadku zdecydujemy się na podwójną zmianę. Pojawi się na boisku Bianchi, a także Mika Soysalo. Może ten duet odmieni losy tego meczu. Gatti. Do Hassana. Fagioli. Sorrentino. Trzeba było zagrywać do środka, tak się już niestety nie udało i brakowało tutaj kogoś w okolicy 30 metra, do kogo moglibyśmy klarownie podać piłkę. Brak jakiejś takiej inicjatywy z wyjścią z futbolówką w stronę piłkarza, który szuka rozegrania. A jeżeli nie mamy do kogo podawać, to jak szukać tutaj bramki? Dobre zagranie, Bianchi, pierwszy kontakt z piłką po wejściu z ławki rezerwowych. Fagioli znowu do Bianchiego. Próbuje jakoś się urwać tam Bianchi, ale nie jest to łatwe zadanie. Martinelli zbiega gdzieś do środka. Guerra. Aj, to nie był Guerra, tylko to był Moretti. Strzał. Dobitka! Soysalo, gol!
Gol Mika Soisalo, jest nasz finlandzki łowca bramek, pojawił się. Wejście smoka można powiedzieć, bo to był jego pierwszy kontakt z piłką. I zawodnik z numerem 97 na plecach, pakuje piłkę do siatki. No kuriozalna była to sytuacja, ale na nasze szczęście on tam był. Jako pierwszy dopadł do futbolówki odbitej przez golkipera. I teraz, moi drodzy, możemy się w tym momencie skoncentrować na grze nieco przytomniejszej w defensywie. Dlatego już tutaj zostanie wprowadzony Di Pardo, który może zmienić Martinelliego. Z drugiej strony to nie jest jego mocniejsza noga, ale myślę, że to nie jest aż taki zły pomysł. Kolejnym zawodnikiem, który się tutaj pojawi, będzie Esposito, który zmieni Mirettiego i Esposito zostanie przesunięty tutaj na pozycję typowo defensywnego pomocnika. I jego wytycznymi będzie, jego wytyczne będą bardzo proste. Jego zadaniem będzie raz pilnować pozycji, kryć środka, ale przede wszystkim zostawać z tyłu. I teraz, moi drodzy, możemy w takim wypadku po klepnięciu tych dwóch zmian wrócić do meczu. Anguissa, Mikel Merino, Nuno Tavares, Kwicza, Kvaratskhelia. Jest obok niego Hassan, ale Kwicza jest faktycznie piekielnie szybki i Skamaka na całe szczęście nie trafił w światło bramki. Giovanni Jarofani spokojnie rozgrywa tę piłkę pomiędzy swoimi obrońcami. Kontuzja Koniego De Wintera w tym momencie. No to w takim razie wiemy już, jaką jedną zmianę przeprowadzimy kolejną. Deng pojawi się w miejsce Koniego De Wintera. Di Pardo, Fagioli. Nie wykluczam opcji strzelenia bramki. Jeżeli mielibyśmy mieć okazję, to dlaczego by nie? Teraz Diego Carlos popełnił błąd. Minuty działają na naszą korzyść. Upływające minuty. Ale tu kompletnie się nie porozumieliśmy z naszą drużyną. Zmarnowany ten stały fragment gry. Z numerem 29 Esposito. Obecny na skrzydle, dośrodkowanie w pole karne. Doszedł jednak do strzału Skamaka. No na nasze szczęście futbolówka nie wpadła w światło bramki. Martinelli. Zagranie, od razu rozrzucenie szeroko do Bianchiego. Bianchi, ale jednak ta piłka zbyt lekko zagrana przez naszego napastnika. I teraz piłka na dobieg Kwicza, Kvaratskhelia. Di Pardo, wyśmienicie. Dokładnie dlatego wprowadziliśmy tutaj pełnego sił zawodnika i mamy nasze pierwsze zwycięstwo z nami za steru w Serie A. Juventus wygrywa w Neapolu 1-0. Potwierdza tym samym, że te pierwsze porażki były po prostu wypadkiem przy pracy. Z kolei Napoli jest w głębokim kryzysie. Świetny mecz, kapitalna determinacja, pokaz po prostu woli walki. No i ten Mika Soisalo, trzeba go naprawdę pochwalić za tego gola. To było coś może nie tyle spektakularnego, ale ta ciężka praca przy tym trafieniu godna pochwały. Był tutaj przygotowany, czyhał na tę piłkę i gdy tylko ona się pojawiła, natychmiast ją zagarnął sprzed nosa jednego obrońcy, bramkarza i wpakował futbolówkę do siatki. Co za gol! Gol na wagę 3 punktów. Przepraszam, troszkę sobie odkaszlnąłem. Ale no co, no trzeba celebrować. Mamy co celebrować. Co w dzisiejszym meczu dało nam wygraną? Powiedzmy wprost, że byliśmy lepsi. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Czy baliście się o wynik tego meczu? Ani przez chwilę, byliśmy pewni swego. Dzięki wam Napoli spada z ligi. Co kur? Każdy walczy o wygraną, gramy by wygrać. Powiem, że zagraliśmy idealnie, ale jak Napoli spada z ligi? Co to za pytanie? Dzięki wam Napoli spada z ligi. Grubo poleciał dziennikarz. Costa. Nie martw się, Costa, pamiętam o tobie. Ty jesteś naszym super zmiennikiem i w takiej roli cię widzę. 3 zwycięstwa, 4 porażki. Zaczyna to wyglądać coraz lepiej, a przecież przed nami, oprócz tego, że przerwa reprezentacyjna, to przed nami jeszcze Bournemouth. Ciekawa propozycja. Jefferson Lerma. Wiedzą, kogo by nam kto jest nam potrzebny, ale ja powiem tak. Emanuele Sorrentino złożył prośbę o transfer. Co to jest za... Od kiedy niby on złożył prośbę o transfer? Co?
Kiedy on złożył prośbę o transfer? Co to za kuriozalna informacja? No dobrze, szybko rzućmy okiem raport z wypożyczeń. Panie kochany, co pan? Jak to prośba o transfer? Co tu się w ogóle dzieje? Jestem trochę zbity z tropu. Naprawdę jestem zbity z tropu, teraz patrząc na to, co tu się wyprawia. Ja przedłużyłem specjalnie umowę z tymi wszystkimi zawodnikami. Oni dobrze wiedzieli, co oni podpisują. Mieli świadomość tego. A teraz się odstawiają takie cyrki, no to jest niepoważne. To jest po prostu niepoważne. Emanuele Sorrentino ma oczekiwania. Emanuele, ja chcę z tobą przenegocjować kontrakt, ale ty przedłużyłeś, ignorancie, kontrakt. Widziały gały, co brały. Cytując klasyka, widziałeś, co podpisujesz. Więc jak możesz się teraz w taki sposób zachowywać? To jest po prostu karygodne zachowanie z twojej strony. Ale dobrze, rozumiem, rozumiem. W porządku. Przetrzymajmy to do zimowego okna transferowego. Sprzedamy kolejnych juniorów, a wszystkie nasze finanse, które się pojawią, zainwestujemy w przedłużenie kontraktów z tymi najważniejszymi, z nieco lukratywniejszą propozycją. Comiesięczny raport zwiadowczy prosto z Niderlandów. Jakobs. Wydawałoby się, że idealny. Jakobs drugi również. Ale no nie tędy droga. Znaczy, wszyscy ci zawodnicy wyglądają ciekawie. Leon Jakobs i Kevin Jakobs wyglądają super. Mają potencjał też bardzo dobry. Cała ta trójka. Ale mam wrażenie, że to jest ewentualnie... No popatrzcie, no. Jakobs musi być w takim razie nie na swojej pozycji, bo nie ma żadnego innego logicznego wytłumaczenia, dlaczego ten zawodnik miałby mieć taki niski overall. No jest bardzo wszechstronny, z każdej możliwej strony. Ale no on nie dostanie też... Nie dostanie też aż takiego zastrzyku. Nie, no nie, tu nie ma co się wygłupiać. 39 punktów overalla, żegnam. Jest jeszcze Marvin Martens. Marvin Martens. Ja mu bliżej do pozycji defensywnego pomocnika. Albo środkowego obrońcy. Zobaczymy, Marvin, ale wątpię, żeby jakoś drastycznie te twoje notowania wzrosły. Mamy możliwość ściągnięcia już tutaj Luciano da Costy. Mamy możliwość, no na Darka Krupę cały czas czekamy, aż będziemy mogli tego Darka Krupę ściągnąć do naszej drużyny i po prostu go sprzedać. Bo sami widzimy, że ten jego potencjał już spada na łeb, na szyję. Z niewiadomych przyczyn tak właściwie. Ale tak się dzieje. Mamy tutaj też kilka propozycji, które możemy też wykorzystać. Takie jak chociażby Simon Molina. Jego możemy przenieść do drużyny seniorskiej. Mamy też tutaj Jose Marina. No i chyba by było to na razie na tyle. Z tych nieco słabszych zawodników. O, tutaj mamy De Jonga. Proszę bardzo, De Jong. Damy sobie od najstarszych. O, proszę bardzo. Kogo tutaj mamy? Ivan Fontana. Też będzie na sprzedaż. Theodore Davis. Też będzie na sprzedaż. W porządku. Zatem teraz, przechodząc do naszej drużyny, możemy sobie ustalić tutaj tę hierarchię. Na liście transferowej. De Jong. Na liście transferowej. Davis. Na liście transferowej. Na liście transferowej. Na liście transferowej też. No to pozostaje tylko czekać na to, kto się ewentualnie na tych piłkarzy tutaj zdecyduje. Tyle i aż tyle. No dobrze, w porządku. Trochę mnie martwi ta sytuacja kontraktowa. Nie rozumiem, z czego to wynika, ale niech będzie. Przejdźmy sobie do zarządzania zespołem. Skoro Mika Soisalo zagrał tak świetnie, no to moi drodzy, teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić go w wyjściowej jedenastce. Z kolei tutaj zagra Costa na prawej stronie. Dipardo zmieni z kolei Hassana. Hassan już 67 punktów overalla. Moje brawa. Moi drodzy, może drugi mecz z rzędu wygrany na Allianz niestety, moi drodzy, Connolly. Co za szkoda, w 88 minucie zdobył bramkę.
Szkoda. Żałuję, że tak to się wszystko potoczyło. Pierwszy remis w sezonie. De facto 3 zwycięstwa, 1 remis, 4 porażki, 10 punktów na naszym koncie. Jest jak jest. Moi drodzy, mamy informacje od zawodników, którzy oczywiście tutaj mówią, że od dawna o tym marzyli i tak dalej, i tak dalej. Oni jeszcze nie wiedzą, że oni są tutaj powołani po to, żeby sfinansować kontrakty innych kolegów z zespołu. Jose Marin, proszę bardzo, od razu się pojawiła propozycja transferowa. Elegancko. A w przypadku Sorrentino, no odrzucamy oczywiście tę ofertę. Transferów tak czy siak nie możemy jeszcze zrealizować. Spokojnie, przedłużymy z nim tę umowę. Chociaż jest to bardzo dziwne. Ale to już nie będę się powtarzał, nie będę tutaj jak zdarta płyta krążył cały czas wkoło tego tematu, tylko na razie musimy jakoś przetrzymać tę nawałnicę propozycji transferowych za Emanuele Sorrentino. W porządku, czas na konferencję przedmeczową przed starciem z piątą w lidze Romą. Czy skład pozwoli na utrzymanie się w lidze? Myślę, że tak. To jest dla nas po prostu kolejny mecz. I tyle. No dobrze, morale są szczęśliwe. Nie jest idealnie, ale jest w porządku. Właśnie, my w sumie nie spojrzeliśmy w ogóle na nasze wymagania. Rozwój młodzieży już mamy zrobiony. Ekspozycja marki. Wymagamy uzyskania 7 meczów bez porażki w meczach u siebie w tym sezonie. Okej. Wymagamy sprowadzenia 2 zagranicznych piłkarzy. No nie zrobimy tego. Sukces krajowy. Uniknąć spadku. No dobra, to jest do zrobienia. No nie zrobimy tylko tych sprowadzenia 2 zagranicznych piłkarzy. A teraz, znaczy jesteśmy w stanie to ewentualnie zrobić, jakby się nam paliła dupa, tylko oczywiście nie wykorzystamy tych piłkarzy po prostu, żeby nas nie zwolniono, bo takie rzeczy też się dzieją. Soysalo, no proszę. Już 70, zatem ta rywalizacja na szpicy będzie ciągnąć się dalej. Z tego co widzę, to w Romie są tak ciekawe nazwiska jak Goretzka, Werner, Hakim Ziyech, Florian Neuhaus. Nie ma co się dziwić za tym, że Roma jest tak wysoko w tabeli. I nie ma co się dziwić, że dają nam taką srogą lekcję futbolu. Chic, Inacio, Boadu i Boadu raz i dwa. A nasza obrona, zresztą jak i większość składu, no to nie wyglądało to za dobrze. Longo i Khalid Muner jako jedyni zachowali w miarę neutralną ocenę. Tylko oni. No dobrze, w takim wypadku mamy informację o dogadaniu sprzedaży pana Jose Marina za 1 500 000. Więc akceptujemy to. Gatti, ja się spodziewam po tobie jeszcze więcej. Ja wiem, że ty przeskoczysz w pewnym momencie ten pułap. No dobrze, bo ja widzę, że teraz mnóstwo zawodników u nas zaczęło się rozwijać na te punkty jeszcze wyżej. Tak, Jezus Chry... Fagiolo zaraz będzie miał... Fagioli, przepraszam. Fagioli zaraz będzie miał... 90 punktów overalla. No to jest obowiązkowe, że my musimy u tego zawodnika przedłużyć ten kontrakt. Tylko, wiecie panowie, to nie może działać tak, że wy najpierw podpisujecie umowę, a miesiąc później macie nagle diametralnie inne wymagania finansowe, idziecie ze skargą do zarządu. To jest niedopuszczalne. Khaled Muner w końcu! W końcu! On zasługiwał na tą 70 przy swoim nazwisku jak nikt inny. Gratulacje, Khaled. Zasłużyłeś. Naprawdę, naprawdę zasłużyłeś. Vincenzo Bianchi. No dobrze, jeżeli w takim razie nas tutaj będzie jakoś Emanuele Sorrentino terroryzował, bardzo bym tego nie chciał, ale jesteśmy ewentualnie przygotowani na jego odejście pod postacią Vincenzo Bianchiego. Ale ja wierzę, że uda się nam jeszcze z nim dogadać. 70 uzyskał również przy swoim nazwisku Mikael Soysalo, a teraz czas na Denisa Longo. Denis Longo jako mobilny napastnik. Giovanni Giarofani powoli, ale do celu się rozwija. Thomas Martinelli, on kompletnie pod formą. Federico Pace z kolei w miarę, więc może trzeba w takim razie zdecydować się na wprowadzenie tutaj Federico Pace. Koni de Winter też bez formy, ale no tu większość składu jest bez formy. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Thomas Deng, ten z kolei uśmiechnięty jak zawsze, nie narzeka. Gra wtedy, kiedy trzeba grać. Daje z siebie wszystko. Spoko. Young. Fofana. Fontana, przepraszam. O, jest nasz podstawowy prawy obrońca, czyli Rashid Hassan. O, Dipardo za tydzień się rozwinie na 1 punkt overalla wzwyż. To bardzo ciekawa sytuacja. Bajrami, tutaj też czekamy na jakieś zainteresowanie. Jeszcze Daniel Guerra, tu się też wszystko zgadza. Nicolo Fagiolo, ok. Czyli wszystkie rozwoje, sekcje mamy to już ustawione. Przechodzimy zatem do starcia z 19 w tabeli Empoli. No i skoro kompletnie nie w sosie jest De Winter, to wejdzie za niego Deng. Skoro kompletnie pod formą jest Hassan, to wejdzie za niego Dipardo. Skoro Soysalo jest jakiś tutaj poddenerwowany,
to zagra za niego Longo, a na prawej stronie w zamian za szantażystę zagra sobie Bianchi. Myślę, że z taką ekipą możemy już poważnie myśleć tutaj o trzech punktach. I tak też się stało, moi drodzy. Longo, Khalid, Muner i Bianchi bez żadnych zmian. Po prostu drużyna zagrała perfekcyjny mecz. I o to w tym wszystkim chodzi. No dobrze, jakie tutaj mamy informacje? Prognozy nie są zbyt obiecujące. No oczywiście, że nie są zbyt obiecujące. Oczywiście, że tak. Realizujemy każdy cel praktycznie sukcesywnie, ale prognozy nie są zbyt obiecujące. Moi drodzy, wyrównaliśmy ten nasz fatalny bilans. 4 zwycięstwa, 1 remis, 5 porażek. Wszystko to idzie w naprawdę dobrą stronę. Fagioli, on nam też powie, że... Rozumiem, co czujesz. Fagioli mówi, że potrzebujemy wzmocnień. To trochę lipa. Mamy informację o propozycji transferowej za Simona Molinę. Okej, okay. Ej, to jest całkiem, to jest tak czy siak w sumie całkiem sensowna propozycja, ale spróbujemy ją delikatnie podnegocjować. Martens. Proszę bardzo, zmiana Martensa okazała się być bezsensowna. Dobrze, ci zawodnicy tutaj się rozbijają, wszystko jest w porządku. O, Giulio Franco, jego też możemy sprzedać. Proszę bardzo, panie Giulio Franco, zespół. Gdzież jest pan Giulio Franco? Ej, no gdzie on jest? On tu gdzieś był. Jest. Giulio Franco, dodaj do listy transferowej. Wiem, że wykazuje wielki potencjał, ale sami widzieliśmy, jak ten potencjał wygląda, że wcale nie aż taki wielki. No dobrze, teraz mecz... W naszych bardzo bliskich okolicach, 1 listopada, trzeba przyznać, że miniony miesiąc był wyśmienity. Tylko jedna porażka, 2 zwycięstwa, 1 remis. I to akurat remis w tym meczu, gdzie spodziewałem się pewnych 3 punktów. No i widzicie, taka to jest właśnie piłka nożna. W porządku, moi drodzy. Czas zatem przejść do starcia z Udinese. Po raz kolejny tutaj wprowadzimy te same zmiany, które miały miejsce wcześniej, czyli Dipardo zagra tutaj od pierwszej minuty, Bianchi też na pewno, Soysalo, Miretti jest jakoś wściekły, więc ja Mirettiego tutaj zostawię. Czemu wy jesteście tacy wściekli? Wszyscy ze względów finansowych, tak? Z wszystkimi wami przedłużyłem kontrakt! Oj, świetnie, teraz jeszcze będą grać teraz na zwolnienie trenera. Sami zobaczycie, będą grać teraz na zwolnienie trenera, jak nic. Macie to jak w banku. Prawda jest taka, że taki Emanuele Sorrentino może nas straszyć transferem, ale facet, jesteś podpisany na 6 lat. O czym my w ogóle rozmawiamy? Nie mogę renegocjować jeszcze kontraktów. No to nie mogę, skoro nie mogę, to nie mogę. O czym my w ogóle mówimy? Chłop przedłużył kontrakt o 6 lat, o 5 lat. Dogadaliśmy sprzedaż. 1 600 000. 1 600 000. Przełóż się bardziej. Ty też się przełóż bardziej. Mimo, że masz być tylko sprzedany, ale masz się przełożyć bardziej. W porządku. Zatem przechodzimy sobie dalej. Centrala. O, Jose Marin. Potwierdzony za 1 550 000. Zatem dobrze. Będziemy mieli tutaj jakiś budżet na potencjalne... przedłużanie tych kontraktów po raz kolejny albo renegocjacje, tak powiem. Oferta transferowa za Sorrentino, no 13 milionów, te pieniądze zaczynają być coraz konkretniejsze. Marin został sprzedany, tutaj z Moliną nie wiemy, czy to udało się dogadać, czy nie. Przejdźmy sobie do biura i przesymulujemy zatem bezpośrednio przed meczem z Sassuolo. A raczej przesymulujemy bezpośrednio do starcia z Sassuolo. Mamy dwie informacje. Pierwsza to jest taka, że Molina został sprzedany, a druga to jest taka, że dani piłkarze zostali powołani do klubów. Do reprezentacji. 13 Juventus kontra 10 w tabeli Sassuolo. Coś jesteście, panowie, nie w sosie. Ale Bianchi już 71 punktów overalla. Ej, dobra robota, Bianchi. Naprawdę dobra robota. Mówię to całkowicie szczerze. Deng zastąpi tutaj Koniego de Wintera. I teraz, moi drodzy, ruszymy na ten mecz. Takim składem. I remisujemy 1-1. Longo z trafieniem. No dobrze, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest zawsze punkt. Ważny punkt, cenny punkt. Szanujemy go, nie plujemy mu w barszcz w żadnym wypadku. Napoli. Wygrali w końcu. Oj, patrzcie, Napoli też się odbija powoli od dna. Od dna.
Napoli się odbija. My mamy bilans 4 zwycięstwa, 2 remisy, 6 porażek, 14 punktów. Dokładnie tyle samo punktów ma Napoli i Cagliari, ale Napoli ma zupełnie inny tutaj bilans meczowy. 3 zwycięstwa, 5 remisów i 4 porażki. Nie wiem, jak na to patrzeć. No myślę, że ten remis z Beneventu, które sami widzicie, jak sobie radzi, to jednak trzeba liczyć w kategorii straty punktów. Giarofani, plan rozwoju już. Giovanni Giarofani osiągnął swój szczyt możliwości. O mój Boże, drodzy, to jest problem. No oczywiście, to nie jest szczyt możliwości, bo on może jeszcze za 88 tygodni wbije 73, jeżeli zagra zajebisty sezon, to dynamiczny potencjał spowoduje, że od następnego sezonu dopiero zacznie się jakoś rozwijać, ale to powoduje nic innego, jak to, że Giovanni Giarofani nie będzie naszym bramkarzem na długodystansowy plan. Ja sam do końca w tym momencie nie pamiętam, na ile został nam podyktowany zakaz transferowy. Mogę was poprosić jedynie o cofnięcie się do pierwszego odcinka, żeby to jakoś wyklarować, ale to było bodajże 3 lata. Albo 4. Jeżeli 3, to oznaczałoby to, że po tym sezonie możemy już wykonywać transakcje. Jeżeli 4, no to oznacza to zupełnie coś innego. Tim Kramer. Po raz kolejny wyglądał obiecująco, ale nic z tego nie wyniknęło. Niestety, Holandia nas na razie zawodzi na całej linii. To wtedy oznaczałoby to dla nas nic innego, jak to, że musielibyśmy sobie wzmocnić pozycję bramkarza. Jakimś takim konkretem. To dla mnie trochę zaskakujące. No dobrze, skoro ostatnio tak dobrze się sprawdzali ci zawodnicy, to teraz też tak wyjdzie. Miretti, dlaczego wy jesteście wszyscy... Wszyscy jesteście wściekli za finanse. Tak, rozumiem. Miretti gotowy. A no proszę, panie Miretti. Zmieniamy z powrotem na środkowego pomocnika ofensywnego. I drodzy państwo, słucham was. Jak sądzicie, czy to jest dobry kierunek, czy też nie? Uważam, że to w tym momencie nam rozwiązało masę problemów. W tym momencie nie jesteśmy ograniczeni jedynie do pomocników typu box to box, których znaleźć przecież nie mogliśmy. Tylko w tym momencie cofamy sobie tutaj Fagioliego, przepraszam, Fagioli leci tu. Tu leci Guerra. Miretti jest ustawiony na tej pozycji jako środkowy pomocnik ofensywny. I jesteśmy w domu. Chociaż paradoksalnie Miretti ma chyba więcej punktów overall dodanych tu niż tu. Tu ma tylko jeden. A tu ma dwa. Ale spokojnie, się przyzwyczai. No i w tym momencie naturalnym dla niego substytutem jest Costa. Naturalnym może być Villa, może być Davis, Marin, Bianchi, kto tam tylko chce. A tu może wskoczyć Esposito, może wskoczyć Cost. No też, moi drodzy, mam wrażenie, że to jest dobre, to co teraz się tutaj wydarzyło. Miretti po raz kolejny ustawiony wyżej jako SPO. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, czy to będzie dobre. To jest kwestia, nie przekonamy się, jeżeli nie spróbujemy tego faktycznie zrobić. Zapisujemy zmianę w tym składzie. Miretti. Wielka próba, wielkie przetarcie dla niego na tej pozycji. Będzie grał na pozycji dyszki z numerem 8, a dyszka będzie u nas grała na klasycznej szóstce. Derby Turynu. O! Oto to jest konkretny mecz, moi drodzy. Derby Turynu to będzie z pewnością elektryzujące spotkanie. 23 listopada 2026 roku. Przedostatni nasz mecz w tym miesiącu, później już oczywiście grudzień i tak dalej, i tak dalej. W pucharze zagramy z Pizą, więc nie będziemy wcale w Pizą.